Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na takim na prędce zorganizowanym specjalnie dla Państwa briefingu. Spotykamy się w sali, w której zwykle Biuro Dialogu Obywatelskiego prowadzi dialog. Tym razem prowadziliśmy dialog jakoś z dużą grupą społeczeństwa. Piotr Grzybowicz, prezydent Olsztyna, Monika Michniewicz, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Zaprosili Państwa dzisiaj na spotkanie, żeby powiedzieć, co zrobimy z tymi wszystkimi oddanymi przez mieszkańców Olsztyna na projekty głosami i dlaczego potrzebujemy trochę więcej czasu na wprowadzanie danych do systemu. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jak widzimy, nasi mieszkańcy byli bardzo aktywni, jeśli chodzi o nasz olsztyński budżet obywatelski. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Przypomnę tylko, że w roku ubiegłym przeszło 10,5 tysiąca oddanych zostało kart do głosowania. W tym roku jest to co najmniej dwukrotnie więcej. Na dzień dzisiejszy mamy policzonych 8200 kart, które zostały złożone na projekty ogólnomiejskie i 7700 na projekty osiedlowe i szacujemy, że około 10 tysięcy w tej chwili jeszcze kart jest w trakcie wprowadzania do systemu. Od wczoraj uruchomiliśmy dodatkowych naszych pracowników, bo nasze Biuro Dialogu Obywatelskiego, które odpowiada za całość spraw związanych z realizacją dialogu, z naszego olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, po prostu taką pomoc potrzebowało. Dodatkowo 14 osób w tej chwili jest zaangażowanych, w sumie 20 osób wprowadza do systemu i zakładamy, że do końca praktycznie, do końca tego tygodnia powinniśmy policzyć wszystkie głosy, które zostały oddane i poinformować Państwa, jakie projekty ostatecznie w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego decyzją mieszkańców będą realizowane. Również chciałbym dodać, że jestem zmuszony oczywiście zmienić zarządzenie w sprawie trwania realizacji budżetu obywatelskiego, bo de facto żeśmy wyznaczyli sobie termin 15 października jako termin kończący cały proces i jednocześnie w tym dniu miała być ogłoszona lista projektów wraz z oddanymi głosami, które właśnie będą realizowane w roku 2015, natomiast z tych względów cieszymy się niezmiernie, że bardzo wielu naszych mieszkańców zagłosowało, zechciało wziąć udział w rozstrzyganiu, w jaki sposób nasz budżet powinien być dzielony i na jakie to zadania. Przedłużymy po prostu zarządzeniem realizację tego budżetu. Proszę się oczywiście nie sugerować tym, że w tym zarządzeniu będzie wpisane do 30 października. Też nie chcielibyśmy po prostu, ażeby ewentualnie, gdyby zaszły jeszcze jakieś okoliczności, podejmować kolejne zarządzenie, natomiast zakładamy, że w tym tygodniu powinniśmy de facto zakończyć liczenie głosów i jak najszybciej ogłosić rezultaty tego aktywnego głosowania naszych mieszkańców. Już serdecznie im dziękujemy, bo przecież ta aktywność wskazuje na to, że naszym mieszkańcom nie jest obojętne, na co będziemy mogli wydawać środki z budżetu naszego w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają pytania? Dołączył do nas pan Jarosław Skórski, który propagował ideę budżetu obywatelskiego od ubiegłego roku. Mamy dopiero drugą edycję, ale myślę, że kolejna już. Prawie, że przygotowujemy kolejną, trzecią edycję. Czy Państwo mają pytania? Monika Michniewicz, Jarosław Skórski. Czy jakieś wstępne wnioski już z przeglądu tych kilku tysięcy kart można wyciągnąć, czy jeszcze nie chcecie Państwo zupełnie na ten temat? Zdecydowanie wnioski na pewno takie, że mieszkańcy się bardzo zaangażowali i tak jak Pan Prezydent powiedział, bardzo się z tego cieszymy, bo w zeszłym roku 10,5 tysiąca kart, a w sumie 8 tysięcy głosujących mieszkańców. W tym roku przynajmniej dwa razy tyle. Staramy się te wnioski wpisywać najpierw wszystkie ogólnomiejskie i jak będziemy mieli wszystkie wpisane, to wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. No właśnie, który z projektów ogólnomiejskich prowadzi?
To trudno powiedzieć, który prowadzi, dlatego że wpisywane są projekty jednocześnie przez kilkanaście osób, więc te statystyki nie są miarodajne. One będą pewne, jak wpiszemy wszystkie projekty. Ale wiemy, że w czołówce, panie Jarku, kto jest? No. No, no, pan prezydent głośno powie, co jest w czołówce. Nie, nie, nie będę mówił. Jeżeli chodzi o głosowanie papierowe, internetowe, mamy jakieś dane, ile osób zagłosowało poprzez stronę? Tak, mamy dane, głosowanie internetowe to jest ponad 1100 głosów oddanych na projekty ogólnomiejskie i niecałe 1100 na projekty osiedlowe przez internet. Jak widać, tradycyjna forma głosowania trzyma się dobrze. To Janku, jaka jest różnica w stosunku do ubiegłego roku? No w ogóle w tym budżecie, gdybyśmy mieli podsumowywać plusy i minusy. Na pewno minusem jest to, że cała odpowiedzialność została zrzucona na urzędników. Tak być, bo oni biedni w tej chwili zupełnie nic innego nie robią. Plusem na pewno jest to, że więcej pieniędzy było na projekty osiedlowe. Plusem jest to, że było zdecydowanie więcej czasu. Natomiast minusem, o którym bardzo mocno boleje, jest to, że w tym roku kampanię wyborczą jest to wykorzystywane w bardzo różny sposób i pewnie jeszcze będzie. Ale myślę, że mieszkańcy jednak przede wszystkim wyborczo potraktowali swoje projekty na osiedlach i w mieście, także to pewnie też mam nadzieję, że Państwo na głos zaliczą. Co możemy jeszcze dla Państwa dzisiaj zrobić? Jakieś pytania, zdjęcia, informacje? Oczywiście, jak zwykle, ja może dodam jeszcze, jak to zazwyczaj bywa, gro wniosków spłynęła do nas w ostatnim dniu. Wyjmowaliśmy te wnioski z urn w trakcie głosowania. Raz już ze względu na to, że te urny nie są zbyt duże, więc odróżnialiśmy je. Dwa, ze względu na to, że zgodnie z tym, co w zeszłym roku przeżyliśmy z wpisywaniem, wpisywaliśmy te projekty już od samego początku głosowania. W piątek mieliśmy wpisanych 10 tysięcy projektów już do systemu, łącznie z tymi, które zostały oddane w formie elektronicznej oczywiście. No natomiast jak Państwo wiecie, drugie tyle i jeszcze trochę w piątek do nas wpłynęło. A najczęściej pielgrzymowaliście do ratusza po te głosy z urn, tak? Was jakie punkty były tak? Właściwie chyba w ratuszu było bardzo dużo głosów i z ratusza wyjmowaliśmy regularnie. W naszej urnie tutaj też było dużo, no ale też podczas spotkań osiedlowych i po spotkaniach w różnych miejscach te urny były, więc na osiedlach, więc też przewodniczący rad osiedli czy też członkowie rad osiedli informowali nas, że urna jest pełna, trzeba odebrać głosy. Jechaliśmy, odbieraliśmy te głosy, zapieczętowaliśmy urnę na nowo, a dalej funkcjonowała. A sami inicjatorzy? Nie, ostatniego dnia faktycznie urny były dostępne w akwasferze do 22, ponieważ dużo głosów było, dużo pytań, gdzie będzie można jeszcze po południu do wieczora złożyć karty, więc urny były jeszcze w Planecie 11 do 19 i w Pałacu Młodzieży do 19 i w akwasferze do 22. No i mimo tych wielu pytań okazało się, że jednak najwięcej głosów było w Pałacu Młodzieży, w urnach Pałacu Młodzieży. Może Pani jeszcze przypomnieć ostatecznie, ile projektów zostało poddane pod głosowanie? W sumie zostało poddanych pod głosowanie 125 projektów, 104 projekty osiedlowe i 21 projektów ogólnomiejskich. To jest nasza prośba do Państwa, żeby przekazywać informacje o tym, że jeszcze chwilkę trzeba będzie poczekać na informacje, jakie projekty będą projektami zwycięskimi. Myślę, że pierwsza informacja będzie dotyczyła ogólnomiejskiego projektu, bo takie tutaj wydaje się, że mamy większość głosów policzonych, a następnie osiedlowe. I oczywiście zaprosimy Państwa, żeby przedstawić te wyniki. Rozumiem, że wywiady indywidualne Pani Monika nam powiedziała, że do końca tygodnia, a wobec tego trzymamy Panią Monikę za słowo i nie tylko. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do udzielania jeszcze, jeśli są jakieś pytania. Prosimy też, można tutaj robić zdjęcia.
Dziękujemy, że chcieli Państwo do nas przyjść dzisiaj w nowe miejsce. Może częściej będziemy się tutaj spotykać. To co? Wszystko? Czy coś jest? Wszystko jest, tak? No to fajnie.